Nowochódzkie Centrum Kultury, Uniwersytet Ekonomiczny i Akademia Sztuk Pięknych organizują doroczne wystawy spośród malarzy i grafików działających w Krakowie. W tym roku, że tak powiem, padło na mnie. W Nowochódzkim Centrum Kultury jest najważniejsza część wystawy. To jest pokazanie dorobku z zakresu grafiki, rysunku i malarstwa. W swoich grafikach nie traktuję obrazu jako ilustracji. Jest to forma autorskiego naprowadzenia widza na pewną ścieżkę skojarzeń. To jest rozpoczęcie drogi, natomiast jeśli te skojarzenia u widza pójdą dużo dalej niż zamierzał sam autor i to, co umieścił autor, to tym lepiej, bo tu chodzi o współdziałanie z widzem i poruszenie jego wyobraźni, jego sposobu myślenia, jego spojrzenia nawet na sprawy egzystencjalne. Twórca, malarz czy grafik powinien dążyć do tego, żeby zdobyć jak najszersze wykształcenie. To jest ta część twórczości świadomej, bo przecież możemy wziąć pod uwagę także tą część czysto spontaniczną, tak jak twórczość ludowa. Ona jest na innej zasadzie budowana, ale to nie jest przecież wcale nic gorszego. U mnie w pracowni wisi dużo przykładów sztuki ludowej. To zainteresowanie sztuką ludową ma coś wspólnego z moim ogólnym podejściem do sztuki. Niezależnie od stopnia wykształcenia, ta umiejętność wypowiedzenia się w formie stworzenia jakiegoś obiektu sztuki. Świątkarze robili to z punktu widzenia jakiejś potrzeby wewnętrznej. Czy to religijnej, duchowej, czy nawet estetycznej. Ozdobienie chałupy, ozdobienie tego, w czym codziennie żyją. A to są w wielu wypadkach rzeczy bez pozy zewnętrznej. Rozmowy z tymi ludźmi to jest odkrywanie duszy ludzkiej. Tu jest Joker kart ludowych. Oparte na Turoniu. To były karty, które oparte na wzorach kostiumów ludowych. Częścią składową była taka karta informacyjna czterech różnych regionów Polski. Ja jestem zafascynowany podejściem Japończyków do sztuki. Droga do stworzenia obrazu. Oko, mózg, czyli świadomość, serce, czyli emocja i ręka. W sztuce europejskiej to także istnieje. To jest jakaś podstawa, grunt istnienia i działania w strefie sztuki. Grupa literacka Sylaba jest grupą ludzi zaprzyjaźnionych. Czytamy wiersze, wypowiadamy się na temat tych wierszy. Nie obrażamy się na siebie, jesteśmy szczerzy. To nie jest tylko głaskanie, ach, jaki świetny pomysł, tylko właśnie praca i wytykanie błędów. Ja dama, znowu tu jesteś taki poważny, jak jakaś prawda wiary. Jak w pacierzu amen, cokolwiek to oznacza, chrzanie te twoje dogmaty, zupełnie nie jak dama. Ty walet. To jest dobry projekt do zagrania w jakimś teatrzyku małym, bo to jest scenka, prawda? Ja uznałem, że as to jest kolejna figura. Nie, as w rękawie. Zaraz. Ale my mamy tu dwie postaci. Tak. Damę i waleta. To są bohaterowie. Czyli, że nie jak asa, tylko jak as w rękawie chowa nóż. Walet nie ma w rękawie noża, tylko as ma w rękawie nóż.
Czyli as, a nie as, asa. Nie, as nie ma w rękawie żadnego noża, bo nie ma. Przychodzą bardzo różne osoby, bardzo różne wiekiem, bardzo różne doświadczeniami, bardzo różne też doświadczeniem literackim. No i usiłujemy to wszystko skleić. Mój kot umiera. Jego oczy są jak ciemna dolina, język biały jak hostia. Jak gdyby Bóg przedwcześnie zabrał się za zbawianie jego małej duszy. No i znowu same komplementy. Powinniśmy z Elą tak przychodzić na zajęcia i tak powinien być scenariusz, że ty na plus, ja na minus. To jest już piąty almanach Sylaby. Grupa jest naprawdę utalentowana. Ja nie wiem, jak to się dzieje, tu jakieś dobre bogi nowofuckie działają chyba, że mamy tylu w Sylabie naprawdę utalentowanych poetów i prozaików. Czyli co, może występ artystyczny teraz, słowno-muzyczny, tak? Jestem aktorem w teatrze, w którym... Dla mnie spotkania w grupie są ciężką konfrontacją z materią, która jest nieprzewidywalna. Każda osoba jest niepowtarzalna. Do każdej trzeba podejść w jakiś inny sposób. Największą sztuką dla osoby prowadzącej jest taka trochę empatia, można powiedzieć, czyli taka zdolność zrozumienia, co w tej osobie drzemie i co można by było ewentualnie z niej jeszcze wyciągnąć, oprócz tego, co właśnie w tym momencie słyszymy.